Hun Attyla, zwany Biczem Bożym, obracał w perzynę wszystko na swej drodze. Zbir, szalbierz i morderca. Opowieści o Attyli budzą grozę, ale pochodzą od ludzi nieobiektywnych, jego wrogów. Czy można odnaleźć ziarno prawdy w historiach spisanych głównie przez Rzymian? Szukając prawdziwego Attyli, poddamy jego życie naukowym testom. Dowody archeologiczne pokażą, dlaczego sam wygląd Hunów przerażał ich wrogów. Psychiatra posadzi go na kanapie, żeby zrozumieć Attylę człowieka i porównać go z innymi antycznymi przywódcami. Niesławni starożytni. Attyla. Attyla to grasujący barbarzyńca, jeden z najbardziej brutalnych władców w historii. Jego imię wciąż jest synonimem niepohamowanego okrucieństwa. Psychiatra David Malott przeanalizuje jego zachowanie. Czy Hun Attyla jest budowniczym imperium, czy też przestępcą i zbirem? Nasi eksperci porównają go z innymi niesławnymi postaciami z przeszłości, takimi jak Chinggis Khan i Caligula. Attyla ma przerażającą kartotekę. Jego imię budziło grozę wśród kolejnych pokoleń. We francuskim mieście Reims wtargnął do kościoła i uciął głowę arcybiskupowi. Chciał być przerażającym barbarzyńcą i został nim. Wyrżnął całą ludność, mężczyzn, kobiety i dzieci. Dla złota. Attyla to ludobójca, łupieżca i nieokrzesany dzikus. Wyciął w pień całą rzymską armię. Ten człowiek był bezwzględny. Skazywał dezerterów na okrutną śmierć. Cenił lojalność ponad wszystko. Zdrajców karał bezlitośnie, tak by pożałowali, że się urodzili. Budzące grozę opowieści o nim opisują barbarzyństwo, które trudno pojąć. Może dlatego, że spisali je Rzymianie. Jego zaprzysięgli wrogowie. Trudno uzyskać dokładny obraz Hunów, ponieważ dowody są bardzo jednostronne. Rzymianie byli uprzedzeni do Hunów. Rzymski historyk Marcellinus pisze o nich tak. Zupełnie nie odróżniają dobra od zła. To dzika rasa, którą pochłania namiętność do grabieży, rabunku i rzezi. Nawet rzymskie relacje, jeśli można im ufać, nie są kompletne. O jego dzieciństwie wiemy niewiele. Priskos, piszący za życia Attyli, podaje, że urodził się on gdzieś na Wielkiej Nizinie Węgierskiej w roku 406. Był młodszym z dwóch braci i członkiem dynastii królewskiej Hunów. Dorastał na stepie wśród namiotów, koni, wozów i konnych łuczników. Kultura Hunów niewiele pozostawiła po sobie dla archeologów. Żadnych trwałych budowli, monet ani pomników. Z braku źródeł i artefaktów trudno zrozumieć, kim był Attyla. Jego postać spowija mgła. Kultura Hunów była tak odmienna, że historycy rzymscy wyrażają się o nich z wyraźną pogardą.
Rzymski historyk Ammianus Marcellinus opisuje ich jako otyłych, przysadzistych, niezgrabnych i przygarbionych. Byli potwornie brzydcy i cechowała ich dzika namiętność do grabieży. Rodzice od urodzenia oszpecali twarze swoich dzieci. Co naprawdę wiemy o Atylii i Hunach? Odkrycia archeologiczne dostarczają zaskakujących dowodów. W Gior na Węgrzech odkopano czaszki Hunów z czasów Attyli. Miały one dziwne deformacje. Wśród Hunów panował zwyczaj zniekształcania czaszek dzieci. Ciasno owijali głowy niemowląt bandażem od czoła do potylicy. Dlatego ulegały deformacji. Zatem Marcellinus opisał ich właściwie. Dla Rzymian pochodzenie etniczne Hunów szło w parze z ich wyglądem. To, że większość Hunów pochodziła z Azji w połączeniu z odkryciem zdeformowanych czaszek, pasuje do opisów mówiących, że byli przerażający, odmienni i dzicy. Rok 434. 28-letni Attyla został władcą Hunów razem ze swym starszym bratem Bledą. Opanowali ziemie rozciągające się od Niemiec do Azji Środkowej i od Dunaju do Bałtyku. Oprócz ziemi bracia pragnęli złota. I to dużo. Najlepsze jego źródło było w zasięgu ręki, po drugiej stronie Dunaju. Po tej stronie jest Imperium Rzymskie, cywilizacja i wszystko, co za nią stoi. Po tej zaś barbarzyńcy, Hunowie. Są tak blisko, że mogą zwietrzyć łup. Barbarzyńcy błyskawicznie byli u wrót. Attyla, Bleda i ich ludzie plądrowali jedno rzymskie miasto po drugim, szybko uderzając i znikając. Źródła mówią, że to umiejętności jeździeckie dawały Hunom przewagę nad Rzymianami. Byli przyklejeni do siodeł, pędzili jak błyskawice. Siodle byli siłą, z którą trzeba było się liczyć. Szyli strzałami w ataku i w odwrocie. O różnicy między Hunami i Rzymianami decydował kształt ich siodeł. W przeciwieństwie do rzymskich, siodła Hunów miały wysokie oba łęki, przedni i tylni. Zaletą tego siodła było to, że dawało ono bardzo dobre oparcie z przodu i z tyłu. Jeździec mógł swobodnie obracać się na koniu i strzelać w każdym kierunku. Był jakby przypięty do siodła. To główna różnica. Dzięki temu koń stał się bardziej użyteczny podczas bitwy, dając żołnierzowi większą swobodę ruchów. To szczególne siodło pozwalało im wypuszczać strzały na wszystkie strony. Stali się bardziej wszechstronni niż ich przeciwnicy. Koń juczny przeistoczył się w wyrafinowaną maszynę wojenną. Attyla stał się głównym grabieżcą V wieku. Szturmował rzymskie miasta, gwałcił, łupił, zabijał i puszczał wszystko z dymem. Jego zła sława sięgała daleko. Hunów nie można było lekceważyć. Zamiast walczyć z Attylą i jego hordami, Rzymianie postanowili zatrudnić ich jako najemników. Zgodnie z dewizą, trzymaj przyjaciół blisko,
a wrogów jeszcze bliżej. Rzymianie doceniali sprawność wojskową Hunów. Obiecali im wielkie korzyści, jeśli będą dla nich walczyć. Takiej oferty Attyla i jego brat Bleda nie mogli odrzucić. W roku 437 Hunowie zaatakowali Burgundów w dzisiejszej Francji. Dopuścili się niebywałych okrucieństw. Źródła historyczne mówią, że Attyla zmasakrował obrońców, a potem zabrał się za kobiety i dzieci. Doszło do masowej rzezi, zginęło 20 tysięcy ludzi. Czy za tą rządzą krwi kryła się jakaś strategia? Wymordowanie Burgundów przez Attylę przekonuje mnie, że zrobił to dla pieniędzy. Nie miał ważniejszego celu. Niszczył z czystej złośliwości i nienawiści. Rzymianie sowicie wynagrodzili Attylę za unicestwienie Burgundów. Ten zaś wziął rzymskie złoto i uświadomił sobie, że jest go tam znacznie więcej. Gdy raz przyjęli wielką zapłatę od Rzymian, wiedzieli, że mogą wrócić po więcej. Lecz łupienie i wyrzynanie odległych plemion nie wystarczyło Attyli. Chciał bogactw, a ich największym skupiskiem w tym czasie było Imperium Rzymskie. Rzym wynajął Attylę i jego brata Bledę do brudnej roboty. Płacił im złotem za najazdy na wrogów Imperium. Lecz Attyla i Bleda chcieli więcej, żeby zapewnić sobie lojalność swoich wojowników. Postanowili uczynić coś, czego barbarzyńcy wcześniej nie robili. Wedrzeć się do ufortyfikowanego rzymskiego miasta. Attyla chciał wyłudzić pieniądze od cesarstwa rzymskiego. W tym celu musiał dowieść Rzymianom, że stanie się dla nich problemem, jeśli nie dostanie pieniędzy. Postanowił zniszczyć miasto. Wybrał Naissus, dzisiejszy Nisz w Serbii. W roku 441 warowny Nisz był dla Rzymian ważny strategicznie. Za jego murami było złoto. Attyla chciał tylko złupić miasto, nie był budowniczym imperium. Wodza Hunów nie interesowało zdobywanie miast. Chciał tylko wyłamać bramę, zniszczyć budynki i szybko uciec. Im więcej ludzi zabił przy okazji, tym lepiej było dla jego złej sławy. Attyla i jego brat posłali jeźdźców. Lecz broniący się Rzymianie wycięli ich w pień. Hunowie sięgnęli po plan B. Według rzymskiego dyplomaty Priscosa było to dziecinnie proste. Wykorzystali pień drzewa. Priscos odnotował, że mury Niszu zburzono przy użyciu taranu. Ale jakiż to nadzwyczajny taran do burzenia miejskich murów mogli skonstruować Attyla i Bleda, niedouczeni koczownicy. To zadanie dla drużyny SWAT. Specjalna jednostka policji z kanadyjskiej prowincji Ontario wypróbuje taran Attyli. Najpierw muszą zbudować taki sam taran, jakiego używał Attyla. Priscos opisuje metalową nakładkę na czubku pnia, który wzmocniono metalowymi obręczami. Machina była prawdopodobnie okryta wiklinową osłoną, która chroniła obsługę taranu przed kamieniami zrzucanymi przez obrońców. Policjanci spróbują dostać się do fabryki przez stalowe drzwi i ściany z pustaków.
Te drzwi dobrze zastąpią bramę do rzymskiego miasta, która zapewne była duża i dwuskrzydłowa. Od wewnątrz była gruba belka, uniemożliwiająca otwarcie wrót. Gotowi? Zaczynamy. Podczas ataku na miasto sforsowanie bramy często było najtrudniejsze. Obrońcy spodziewali się szturmu na wrota, więc stanowiły one najmocniejszą część fortyfikacji. Lepiej było zburzyć fragment murów, bo wtedy miasto było nie do obrony. Taran łatwo uporał się z pustakami. A co z rzymskimi murami, które były pięciokrotnie grubsze? Nasz taran okazał się bardzo skuteczny. Jestem pewien, że przebiłby również rzymskie mury miejskie, grube na metr. Z pustakami poradził sobie bez trudu. Z murem rzymskim też by się uporał. Attyla i Bleda mogli zdobyć Nisz, rozwalając mury. Hunowie urządzili w mieście jatki. Imperium Rzymskie było w szoku. Po raz pierwszy upadło ich duże, warowne miasto. Wieści rozeszły się błyskawicznie. Attyla nie przypominał barbarzyńców, których Rzym widział wcześniej. Cesarskie miasta mogły paść jego łupem. Wyobrażam sobie przerażonych Rzymian, którzy słyszą doniesienia o Hunach burzących miasta i podpalających domy takie jak ten. Attyli o to właśnie chodziło. Jak każdy terrorysta, starał się siać postrach. Rządy terroru Attyli i jego brata dopiero się zaczynały. Podbijali stawkę, zmierzając ku najbogatszemu miastu świata. Ich celem stał się Konstantynopol, stolica wschodniego Cesarstwa Rzymskiego. Jesteśmy na murach Konstantynopola, perły wschodu, nagrody czekającej na zwycięzcę. Konstantynopol to Fort Knox świata starożytnego. Attyla musiał go zdobyć, żeby dostać to, czego pragnął – bogate łupy. Zdobycie Niszu zrobiło wrażenie, ale cesarski, półmilionowy Konstantynopol był mocno ufortyfikowany. Oto mury Konstantynopola. Czas prześwietlił je dla nas. Są niebywale grube. Mają od 4 do 5 metrów szerokości. Za tymi murami były inne środki obronne. Spójrzmy na to z perspektywy napastników. Tam, gdzie jest droga, dawniej była fosa i pierwszy mur obronny. Za nim platforma, na której stali żołnierze, i wreszcie główny mur obronny. To były najpotężniejsze fortyfikacje świata starożytnego. Attyla miał jeszcze inną broń, znacznie skuteczniejszą niż taran – wojnę psychologiczną. Jego przerażająca sława dotarła do Konstantynopola na długo przed nim. Attyla wdzierał się do miast nie do zdobycia, a potem mordował mieszkańców. Rzymianie zlękli się. Zamiast zawierzyć swoim fortyfikacjom, obsypali Attylę złotem, żeby sobie poszedł. Wiemy, że jedna z łapówek wynosiła 6000 funtów złota, czyli 3 tony, warte dziś 100 milionów dolarów. Większe bogactwo niż Attyla widział w swoim życiu. Nawet tak ogromna suma mu nie wystarczyła. Pragnął zemsty. Musiał wyrównać rachunki z dezerterami z jego armii, którzy schronili się w Konstantynopolu. Rzymianie wydali mu zbiegów, skazując ich na straszny los.
Attila był bezlitosny, zażądał wydania dezerterów. Jego życzenie spełniono. Nie przywitał ich z otwartymi ramionami. Kazał ich wbić na pale i poczekał 2 dni, aż umrą. Taki był Attila. Była to kara za nielojalność. Jakiego pokroju człowiek mógł to zrobić? Sposób, w jaki Attila zabijał swoich wrogów, świadczy o jego szczególnie brutalnym i sadystycznym okrucieństwie. Skoro nawet Konstantynopol nie mógł przeciwstawić się Attili, nigdzie nie było bezpiecznie. Attila wymuszał pieniądze w zamian za ochronę i robił to na gigantyczną skalę. Był genialnym taktykiem. Podszedł pod mury stolicy, rzucił groźbę, wziął łapówkę i oddalił się, ale zawsze mógł wrócić. Zachowywał się jak szef mafii, stosował wymuszenia. Stał się częścią ich życia, nie mogli się go pozbyć. Między Attylą a władzą absolutną stał tylko jeden człowiek, jego towarzysz broni i brat, Bleda. Attila i jego brat Bleda cieszyli się przerażającą sławą, która pozwoliła im wymuszać na Rzymianach okupy w złocie. Działało to jak zaklęcie przez 12 lat, dopóki braterska miłość nie zmieniła się w rywalizację. Pewnego dnia w 445 roku Bleda wybrał się na polowanie, z którego już nie wrócił. Gocki kronikarz Jordanes podejrzewał, że zabił go Attila. Attila i jego brat razem dorastali i razem sprawowali władzę. Attila zamordował brata, co wskazuje, że był psychopatycznym zabójcą. Attila był teraz jedynym przywódcą Hunów. Rzymskie złoto zapewniło mu lojalność jego żołnierzy. Lecz Rzymianie mieli w końcu dosyć. Zebrali armię i uderzyli na Attylę nad rzeką Utus w dzisiejszej Bułgarii. Ponieśli jednak ciężkie straty. Nieliczni ocalali próbowali się tłumaczyć. Rzymianie usprawiedliwiali swoją porażkę z barbarzyńcami, twierdząc, że Hunowie zwyciężyli, bo byli liczniejsi. Mrowie dzikusów zgniotło niewielką armię rzymską. Źródła rzymskie szacują armię Attyli na 500 000, a własną na zaledwie 120 tysięcy żołnierzy. Barbarzyńcy mieli 4-krotną przewagę. To wyjaśnienie pozwalało zachować twarz. Czy było prawdziwe? Korzystając z dzisiejszej wiedzy o hodowli zwierząt, możemy oszacować prawdziwą liczebność armii Attyli. Można to obliczyć na podstawie liczby koni. Pastwiska Hunów leżały na wielkiej nizinie węgierskiej, rozciągającej się między Alpami, Karpatami i Dunajem. Badania pokazują, że na węgierskich pastwiskach może wyżywić się 150 tysięcy koni. To o wiele mniej niż 500 000, o którym mówią rzymskie relacje. Poza tym każdy wojownik Attyli miał zapewne kilka koni. Jeśli każdy jeździec potrzebował 5 koni, armia musiała liczyć 30 tysięcy ludzi. To dość skromne siły jak na atak na Imperium Rzymskie. Zatem Rzymianie musieliby znaleźć lepszą wymówkę, żeby usprawiedliwić swoją porażkę. Ta analiza pokazuje coś zupełnie innego niż rzymskie relacje. To Rzymianie mieli 4-krotną przewagę liczebną, a nie Hunowie. Cóż się zatem stało? Wskazówek dostarcza nam Marcellinus.
Jego obserwacje o Hunach krótko przed narodzinami Attyli sugerują, że mieli oni całkiem inne podejście do wojny niż Rzymianie. Najpierw posyłali łuczników, żeby ci złamali rzymskie szyki. Posługiwali się też dwoma narzędziami codziennego użytku, na które Rzymianie nie byli przygotowani. Arkanem i siecią. To prosty, lecz niezwykle skuteczny sprzęt. Specjalnie wyszkoleni wojownicy używali arkanów i sieci do skoordynowanych manewrów. Atakowali od flanki do flanki, bardzo skutecznie wykorzystując sznury. Rzymska piechota niewiele mogła zdziałać w starciu z konnicą wyposażoną w arkany. Zarzucali im pętle na szyję i wlekli za końmi, powodując szybką śmierć. Rzym nie miał odpowiedzi na tę taktykę. Legioniści ginęli tysiącami. Klęska Rzymian miała też drugą przyczynę. Nie stanowili już oni zdyscyplinowanej siły, która przez wieki dominowała nad barbarzyńcami. To klasyczny legionista, znany z hollywoodzkich filmów. Ma na sobie zbroję, zwaną lorica segmentata, od tych metalowych płyt, a także hełm i dużą prostokątną tarczę, przeznaczoną do walki z bliska. Żołnierze tworzyli z nich zwartą ścianę. Miotali oszczepy pilum, a potem dobywali swych krótkich mieczy. To ci żołnierze podbili świat. W czasach Attylii rzymskie wojsko wyglądało inaczej. W epoce Attylii rzymski legionista prezentował się tak. Bardzo różnił się od swojego starszego kolegi. Nosił spodnie takie jak barbarzyńcy i hełm wzorowany na perskim. Co więcej, źródła mówią, że rzymska armia składała się głównie z najemników. Barbarzyńców. Nie mieli oni wyszkolenia ani uzbrojenia, które pozwoliły dawnym Rzymianom podbić świat. Przytłoczeni klęską mieszkańcy Konstantynopola poprosili o pokój. Ich ambasador udał się na dwór Attyli na Węgrzech, żeby omówić warunki. Towarzyszył mu Priskos, który opisał tę wyprawę. Historyk John Mann jedzie ich śladem. Podróż z Konstantynopola na północ trwała miesiąc. Każdego dnia Priskos znajdował makabryczne dowody okrucieństw Attyli. Przemierzali obszary zniszczone przez Hunów, wędrujących na południe. W Niszu napotkali czaszki i kości leżące na brzegu rzeki. W końcu opuścili Imperium Rzymskie i dotarli nad Cisę, na terytorium Attylii. Musieli być przerażeni tym, co ich czekało. To było jak spotkanie z Saddamem Husajnem. Attyla zwykł atakować bez ostrzeżenia. Nie wiadomo, gdzie Priskos spotkał Attylę, ale John Mann sądzi, że to gdzieś tu. Myślę, że to miejsce, którego szukamy. Gdzieś tutaj Priskos spotkał się z Attylą. Jego relacja jest zaskakująca. Priskos spodziewał się znaleźć okropne miasteczko namiotów i niedomytych barbarzyńców. To, co napotkał, zaskoczyło go. Obok drewnianych chat stał kompleks kamiennych łaźni, podobny do tego. Priskos zobaczył łaźnię w kwaterze głównej Attylii. Był zdumiony, bo łaźnie kojarzyły mu się z kulturą rzymską, nie z Hunami. Oznaczało to, że Attyla i Hunowie potrafią przyswajać rzymskie idee. Łaźnia była typowym elementem rzymskiego miasta.
Ta relacja maluje całkiem odmienny obraz Attyli. Nie przypomina on barbarzyńcy, który gwałcił i grabił. Jest przedstawiony jako człowiek przywiązany do swojej rodziny. Priscos portretuje Attylę jako kochającego ojca, skromnego człowieka i stoickiego władcę. Jak to się ma do innych opisów Priscosa, w których Attyla jawi się jako zapijaczony, porywczy łotr, który bez namysłu wbija zdrajców na pal? Który z tych opisów jest prawdziwy? Attyla potrafi zachowywać się jak rzymski arystokrata, ale wbijając ludzi na pal, pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Jest psychopatycznym zabójcą. 2 lata po wizycie Priscosa Attyla opróżnił skarbiec Konstantynopola. W tym czasie cesarstwo rzymskie rozpadło się na 2 części. Wyczerpawszy zasoby wschodniej połowy imperium, Attyla zwrócił swoją uwagę na zachód. 45-letni Attyla znów dosiadł konia, gotowy zmusić Rzymian do zapłaty. Wcześniej zawsze mu się to udawało, ale tym razem nie docenił siły imperium. Attyla i jego barbarzyńskie hordy znów siały spustoszenie w cesarstwie rzymskim, wdzierając się w głąb Europy. Wszyscy byli zaskoczeni, że Attyla udał się na północ i przekroczył Ren, plądrując Europę Środkową. Attyla przemierzał setki kilometrów z tysiącami ludzi na koniach, którzy rwali się do walki, jakby karmiono ich surowym mięsem. Okazuje się, że tak właśnie było. Rzymski historyk Marcellinus odnotował, że żywili się niegotowanym mięsem, ogrzanym na grzbietach koni. Surowe mięso jest ciężkostrawne nawet dla barbarzyńcy. Z pewnością to kolejny przykład demonizowania Hunów przez Rzymian. Historyk Robert Mason chce to sprawdzić. Wkłada mięso do specjalnie przygotowanego czapraka, żeby nie dostało się do niego włosie. Koń jest ujeżdżany przez 6 godzin, żebyśmy mogli się przekonać, czy mięso będzie jadalne, czy też zaśmierdnie. Jeszcze jeden plaster. Kawałek dla ciebie. Coś się z nim stało. Nabrało kruchości. Już nie jest surowe. Ta historia wydaje się prawdziwa. Dietetyczka Lynn Weaver ma swoją teorię. Przypuszczalnie sól na końskim grzbiecie działa konserwująco, zabija bakterie, a nacisk jeźdźca zmiękcza mięso. Surowe mięso jest niestrawne z powodu twardej struktury komórkowej, ale jeździec działa jak tłuczek do mięsa, zgniata ściany komórek i zmiękcza je. To odmiana steku tatarskiego, praktyczne danie, które pozwalało Attyli i jego ludziom spędzać więcej czasu w siodle. Attyla i jego karmione mięsem hordy przewaliły się przez Europę Zachodnią, docierając do warownego Mecu. Wytoczono tarany i miasto padło. Posuwał się coraz dalej, znajdując kolejne wymarłe miasta. Ich przerażeni mieszkańcy uciekli. Lecz w Reims arcybiskup Nikazy nie ustąpił, śpiewając hymny, żeby odstraszyć barbarzyńców. Attyla nie uląkł się hymnów. Obciął arcybiskupowi głowę. Czy kryła się za tym przemyślana strategia, czy też był to kaprys szaleńca?
Atak Attyli na zachodnie cesarstwo rzymskie nie miał żadnych walorów strategicznych. Chodziło o mściwość, zemstę, nienawiść i zniszczenie. W końcu Attyla dotarł na pola katalaunijskie w północnej Francji, gdzie starł się z wojskami rzymskimi. Rzymski wódz Flawiusz Aecjusz miał prostą strategię – przewagę liczebną. Przeczesał Galię i zebrał wszystkie plemiona, które chowały urazę do Attyli, od resztek Burgundów do Wizygotów. Naprzeciw siebie stanęły dwie bardzo odmienne armie. Kluczem do tej bitwy był wyżej położony teren. Wrogie armie rozdzielał pagórek, który obie strony chciały zdobyć. Rzymianie wdarli się nań pierwsi. Okopali się na szczycie i czekali na szarże kawalerii Attyli. Kawaleria przeciw piechocie na umocnionej pozycji. Obie strony straciły wielu ludzi. Sydoniusz Apolinary, współczesny poeta galijski, sugeruje, że jednego dnia zginęło 100 tysięcy ludzi, a płynąca przez równinę rzeka zabarwiła się krwią. Kolejne fale Hunów atakowały wzgórze i były odpierane przez Rzymian. W decydującym momencie w dół pagórka ruszyli Wizygoci. Attyla został zepchnięty do swojego obozu i stała się rzecz nie do pomyślenia. Attyla przegrał bitwę. Aecjusz pokonał go w otwartej walce. Nie pozwolił mu użyć taktyki partyzanckiej. Wódz Hunów źle zniósł porażkę. Attyla przegrał swoją pierwszą wielką batalię. To go jednak nie powstrzymało. Wierzył w brutalną siłę. Wpadł w szał. Pragnął odwetu, chciał wyrównać rachunki. I to właśnie zrobił. Zdecydował, że Rzym musi zapłacić i postawił sobie za cel Italię. Przekroczył Alpy i zaczął niszczyć. Najpierw warowną Akwileję. Machiny oblężnicze zrobiły swoje. Ludzie Attyli wdarli się do miasta i spalili je. Attyla miał przewagę, swoją przerażającą reputację. Uciekały przed nim tłumy. Ale wtedy Attyla zawahał się. Legenda mówi, że papież przekonał go, by zawrócił. Bardziej prawdopodobne jest, że powstrzymała go zaraza szalejąca w Europie. Było wiele powodów do odwrotu. Być może głód, ale prawie na pewno dżuma. W końcu to nie Rzymianie pokonali Attylę, lecz bakterie. Gdy zaraza zdziesiątkowała jego armię i zbliżała się zima, Attyla podjął mądrą decyzję i zawrócił do domu. Według standardów Attyli nie była to najbardziej udana wyprawa grabieżcza. Mimo to wrócił ze złotem. Miał 47 lat, z czego 19 zajęły mu krwawe wojny. Jednak nie bitwa miała go zabić, lecz życie pełne ekscesów. W roku 453 Attyla był znużony. Chciał odpocząć od walki. Odpoczynek okazał się bardzo krótki. Wybrał sobie nową, piękną oblubienicę. Była cudowna i młoda. Zabrał ją do sypialni. Następnego poranka już nie żył. Priskos podaje, że gdy go znaleziono, krwawił z nosa. Czy tak szlachetny wojownik mógł zginąć tak haniebną śmiercią? Bicz Boży umiera od krwotoku z nosa. Co mogło się stać? W swoim opisie śmierci Attyli Priskos przedstawia dowody medyczne. Attylę znaleziono w stanie otępienia. Miał sporo krwi wokół ust. Nie było śladu wymiocin.
Na podstawie tych objawów lekarz może określić prawdopodobną przyczynę śmierci. Krew wydostała się z płuc albo z przewodu pokarmowego. Gruźlica, infekcja lub guz mogły wywołać krwawienie z płuc, ale tylko niewielka ilość krwi byłaby spieniona. Nie pasuje to do opisu Priskosa. Attila przez całe życie tęgo pił i mógł mieć uszkodzoną wątrobę. Jednym ze skutków tego może być rozszerzenie naczyń krwionośnych, które zasilają wątrobę. Naczynia w gardle prowadzą do jednej z głównych żył biegnących do wątroby. Gdy ciśnienie w tych naczyniach rośnie, mogą one pęknąć, co powoduje silny krwotok. Były to skutki jego stylu życia. Kombinacja nadmiernego picia, hulanek i silnych stresów. Noc oczekiwanej rozkoszy skończyła się napadem kaszlu, nagłym krwotokiem i uderzeniem krwi do głowy. Pacjent zadławił się własną krwią. W przypadku Attili zdecydowały dwa czynniki. Szok wywołany silnym krwawieniem i zalanie tchawicy krwią. Udławił się swoją krwią i umarł. Krwawa śmierć krwawego zabójcy. Attila dorastał jako koczownik na równinach Węgier, by rzucić wyzwanie potędze Imperium Rzymskiego. Liczba jego ofiar szła w setki tysięcy. Toczył wojny terroru i wymuszenia. W morderczym amoku wyrżnął prawie wszystkich Burgundów. Niszczył miasta tylko dlatego, że mógł. Gnijące zwłoki wypełniały ulice. Jego zemsta za zdradę była straszna, powolna, bolesna śmierć na palu. Jak wypada Attila w porównaniu z innymi złoczyńcami starożytności? Czy był psychopatycznym mordercą, który zabijał dla czystej przyjemności jak Kaligula? Czy też jego skłonność do zbrodni była częścią wizji, jak u Chingischana? Jego przemoc i podboje nie miały konkretnego celu. Niszczył, bo to lubił. Był okrutnym, pozbawionym skrupułów zabójcą. Attila plasuje się na szczycie skali psychopatycznego zachowania. Attilę pociągało wyłącznie zniszczenie. Nie miał wizji, która zapewniłaby przyszłość Hunom. W porównaniu z innymi starożytnymi tyranami, Attila zajmuje niskie miejsce na skali kreatywności. Nie rozwiązywał problemów, niczego nie zbudował ani nie pozostawił po sobie. Gdy miał wątpliwości, zabijał. To odrażający profil psychologiczny. Attila przypomina mi barona narkotykowego Pabla Escobara. Obaj interesowali się wyłącznie władzą i pieniędzmi. Niczego nie stworzyli ani nie zbudowali. Zabijali każdego, kto wszedł im w drogę. Attila zgromadził ogromne bogactwa, stosując wymuszenia. Brakowało mu jednak wizji, aby położyć fundamenty pod trwałą cywilizację. Kiedy umarł, Imperium Hunów rozpadło się. 30 lat później po Hunie Attili pozostała tylko zła sława.